Witam Was bardzo serdecznie na pierwszym wykładzie Uniwersytetu Stonewall. To jest właściwie inicjatywa i pomysł poznańskiej grupy Stonewall, organizacji LGBT. A wziął się stąd, że obserwując ostatnie wydarzenia, wszystko to, co dzieje się w Polsce wokół społeczności LGBT, uznaliśmy, że warto opowiedzieć naszą historię, że warto opowiadać o historii i kulturze społeczności LGBT, nie tylko w ramach samoedukacji, bo to jest ważne, żebyśmy sami, same uczyli się o naszej historii, o naszej tradycji, o naszej kulturze, która jest niezwykle bogata, niezwykle ciekawa i w sumie dość długa. Ale ważne jest także, pomyśleliśmy sobie, żeby opowiedzieć o społeczności LGBT, tym wszystkim, którzy nie mają o niej większego pojęcia. A wydaje się, że to jest większość polskiego społeczeństwa i nie winimy oczywiście społeczeństwa za to, no bo też skąd mamy się dowiadywać o tym, czym czy kim są osoby LGBT, czym jest nasza kultura, skąd się wzięliśmy i o co właściwie nam chodzi. A media nie dostarczają nam niestety tych informacji. Media skupione są na taniej sensacji, na chwilowych, głośnych wydarzeniach i właściwie trudno oczekiwać od nich, żeby przynajmniej od większości, żeby wytłumaczyły nam co nieco. Stąd też jest ten pomysł, jak powiedziałem, w związku z tym, że skierowany jest także do osób, które nie mają absolutnie żadnego pojęcia o społeczności LGBT, postanowiliśmy, że te wykłady będą właściwie takim wprowadzeniem do tematu, że będę mówił podczas tych wykładów o rzeczach, które dla bardzo wielu osób mogą wydawać się oczywiste, ale oczywiste dla jeszcze większej grupy osób najpewniej nie są. Pokazuje to zresztą pytania dziennikarzy do polityków, ale też widzieliśmy kilka nagrań chociażby na YouTube, kiedy dziennikarze pytają przypadkowo spotkane na ulicy osoby, proszą o rozwinięcie tego skrótowca LGBT i okazuje się, że większość Polek i Polaków nie potrafi nawet rozwinąć tego skrótowca, nie wie dokładnie, co to znaczy i powstają wówczas bardzo śmieszne, a właściwie tak naprawdę przerażające odpowiedzi, no bo jak możemy rozmawiać o naszej sytuacji i opowiadać o sobie i tłumaczyć też społeczeństwu, o co nam chodzi w naszej walce o prawa i równouprawnienie, jeżeli większość Polek i Polaków właściwie nie ma większego pojęcia, nawet o samym skrótowcu, nie mówiąc o naszej historii czy kulturze. W związku z tym Uniwersytet Stonewall, który jest przedsięwzięciem długofalowym, chcemy w kolejnych odcinkach, które będą pojawiały się regularnie, opowiadać Wam, drodzy, o naszej społeczności, licząc także na feedback, licząc także na reakcje z Waszej strony. Zapraszamy Was bardzo do tego, żebyście dzielili się także Waszą wiedzą, ciekawymi informacjami, które być może też poszerzą moją wiedzę, które będę mógł potem przekazać w ramach kolejnych wykładów większej publice. Więc piszcie do nas na adres mailowy uniwersytet@grupa-stonewall.pl. Po tym wprowadzeniu przystępuję od razu do pierwszego wykładu, który będzie teraz całą serią wykładów, tak na dobry początek, poświęconych historii, kulturze, społeczności LGBT w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego zaczynam od Stanów Zjednoczonych? Dlatego, że Stany Zjednoczone z racji swojej, można powiedzieć, kulturowej potęgi, z racji swojego wpływu na cały świat, także w tym temacie, LGBT, odegrały niebagatelną rolę w historii społeczności LGBT wszędzie indziej na świecie, szczególnie w Europie. Dlatego właśnie postanowiłem, że najsensowniej będzie rozpocząć nasze wykłady właśnie od historii i kultury społeczności LGBT w Stanach Zjednoczonych. Kiedy zaczyna się opowiadać o historii jakiejkolwiek grupy, trzeba natychmiast podjąć decyzję o tym, kiedy zacząć, gdzie jest początek. I czasami jest tak, że ten początek jest bardzo jasny. Czasami jest to bardzo konkretne wydarzenie, czasami jest to bardzo konkretna data. Wiemy, że możemy od niej opowiadać o jakimś rozdziale historii.
przypadku historii społeczności LGBT to nie jest takie proste. Trzeba raczej zdecydować dość, powiedziałbym, autorytatywnie, gdzie zacząć. Ja postanowiłem zacząć tam, gdzie zaczyna tę opowieść większość historyków i historyczek zajmujących się naszą społecznością, mianowicie na przełomie XIX i XX wieku, dlatego że właśnie wtedy zaczyna się kształtować coś, co możemy zacząć nazywać społecznością. Przed tym czasem, czyli przed drugą połową XIX wieku, naturalnie osoby LGBT żyły, mieszkały w Stanach Zjednoczonych. Mało tego, osoby LGBT+, czy osoby nieheteronormatywne, czy osoby queer, mieszkały w Ameryce Północnej tysiące lat przed przybyciem europejskich osadników, bo przecież historia Stanów Zjednoczonych to jest de facto historia brytyjskiego, francuskiego, również kolonializmu i utworzenia Stanów Zjednoczonych pod koniec XVIII wieku, w roku 1776. Ale pamiętajmy o tym, że zanim europejscy kolonizatorzy przepłynęli Atlantyk, by skolonizować obie Ameryki, na tych kontynentach mieszkały przez tysiące lat ludy i cywilizacje, niezwykle ciekawe, których częścią były także osoby queer, ale o tym, bo to jest bardzo ciekawy temat, o tym, jak to wyglądało na przykład wśród ludów natywnych Ameryki Północnej, zwanych powszechnie Indianami, chciałbym opowiedzieć w innym wykładzie, w całości poświęconym właśnie podejściu do seksualności i podejściu do orientacji i tożsamości seksualnej wśród ludów natywnych. Zaczynam, jak powiedziałem, od przełomu XIX i XX wieku, ponieważ wtedy zachodzi właśnie proces, który nazywamy industrializacją. On też zresztą odbywa się w Europie, a on jest niezwykle ważny dla społeczności LGBT, najbardziej dla gejów, trochę mniej dla lesbijek, ponieważ wydarza się wtedy coś niezwykle ważnego. Otóż rozwijający się przemysł, a co za tym idzie, rozwijające się wielkie amerykańskie metropolie potrzebują pracowników. To są właściwie takie gąbki, które pochłaniają ogromne ilości wody. I w tym przypadku to są gąbki, które pochłaniają ogromne ilości ludzi. Po prostu potrzeba pracowników do fabryk, do rozwijających się zakładów najrozmaitszych. Krótko mówiąc, przemysł potrzebuje rąk do pracy. I to jest ten niezwykle ważny moment dla społeczności LGBT, ponieważ tysiące, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy, głównie młodych mężczyzn, wyrusza wówczas ze wsi, z farm, z najbardziej odludnych miasteczek Stanów Zjednoczonych do wielkich miast. I wśród nich naturalnie znajdują się osoby nieheteronormatywne. To jest niezwykle ważne, ponieważ właściwie ta wielka emigracja związana z industrializacją powoduje, że do kilkunastu największych ośrodków miejskich, takich jak Nowy Jork, jak Chicago, jak Los Angeles, jak San Francisco, jak Detroit, jak Waszyngton, zaczynają napływać także w dość sporych ilościach osoby LGBT, głównie geje. Można więc powiedzieć, że nasza historia zaczyna się trochę też w fabrycznych halach, zaczyna się w dość trudnych warunkach, ale właściwie taki jest, można powiedzieć, początek kształtowania się naszej społeczności. A kiedy do dużych miast przybywają, jak powiedziałem, przede wszystkim geje, o lesbijkach powiem za chwilę, a muszą gdzieś zamieszkać, muszą gdzieś spać. I oczywiście nie stać ich na to, żeby kupić mieszkanie, nie stać ich na to, żeby wynająć mieszkanie. Właściwie na niewiele ich stać. Wówczas to rozmaite organizacje prowadzą w dużych miastach, między innymi w Nowym Jorku, właściwie takie, można powiedzieć, domy robotnicze, bardzo tanie mieszkania, w których zwykle mieszka po kilkanaście osób ze wspólną łazienką,
które po prostu, krótko mówiąc, całymi dniami pracują, a wieczorem mogą wrócić do tych mieszkań robotniczych. I to się właśnie dzieje również w tych wszystkich dużych miastach. I to jest niezwykle ważne i ciekawe zresztą dla społeczności LGBT, ponieważ to powoduje, że umieszcza się w budynkach, jak powiedziałem, ze wspólną łazienką, ze wspólną kuchnią, ludzi w dodatku podzielonych płciowo. Bo musicie pamiętać o tym, że Ameryka to bardzo purytański kraj, wtedy bardzo purytański, oczywiście również dzisiaj mniej, choć nadal. W związku z tym, kiedy trzeba gdzieś zakwaterować duże ilości osób, one są oczywiście dzielone płciowo. Krótko mówiąc, kobiety mieszkają tylko z kobietami, a mężczyźni mieszkają z mężczyznami. Proszę sobie wyobrazić, co to oznacza. To jest, tworzy się właściwie społeczności jednopłciowe, które żyją ze sobą wspólnie i naturalnie w tych społecznościach jest całkiem sporo osób homoseksualnych. Są i lesbijki, ale przede wszystkim są geje. Właściwie można powiedzieć, że te warunki wynikające z purytańskiej Ameryki, płciowego dzielenia, kontrolowania tego, można powiedzieć, w społeczeństwie i ta industrializacja, wszystko to powoduje, że raptem w jednym miejscu zjeżdża się bardzo wielu, zwykle młodych mężczyzn, którzy dzięki temu mogą się poznać. Jednym z takich najsłynniejszych miejsc w Nowym Jorku, które właściwie bardzo szybko zamieniło się w gejowską centralę, był jeden z domów, wielkich domów, to ogromny budynek w środkowym Manhattanie, który prowadziła IMCA. IMCA to jest właściwie, można powiedzieć, polska wersja organizacji, która nazywa się YMCA, czyli Young Men's Christian Association, czyli właściwie chrześcijańskie stowarzyszenie młodych mężczyzn albo chrześcijańskie stowarzyszenie młodzieńców. Jakkolwiek paradoksalnie to brzmi, ta wielka organizacja, zresztą, która funkcjonuje do dzisiaj, YMCA, można powiedzieć, stwarzała pewnego rodzaju infrastrukturę przede wszystkim dla gejów, do tego, żeby się poznali. Myślę, że to nie było pierwotne założenie chrześcijańskiego stowarzyszenia młodych mężczyzn, no, ale tak się wydarzyło, że właśnie temu w dużej mierze właściwie IMCA, czy domy prowadzone przez IMCA, będę tutaj używał tej wersji, powiedziałbym, polskiej, tego skrótowca, która w Polsce też się przyjęła, właściwie to ona wszystko powodowała. I jak z pewnością, kiedy powiedziałem YMCA, to pomyśleliście sobie o wielkim przeboju grupy The Village People z roku 78. To jest właściwie jedna wielka apoteoza gejostwa. I myślę, że bardzo niewiele osób zdaje sobie dzisiaj z tego sprawę. Myślę, że bardzo niewiele osób dzisiaj tańczących na rozlicznych weselach, nawet weselach, które odbywają się w najbardziej konserwatywnych częściach Polski, nawet weselach, które odbywają się w strefach wolnych od LGBT, myślę, że te osoby nie zdają sobie sprawy, radośnie pląsając w rytm YMCA, albo Go West, albo Macho Macho Man, znamy wszyscy te przeboje. Myślę, że niewiele osób tak naprawdę zdaje sobie sprawę, że to jest właściwie jeden wielki gejowski hymn. Grupa The Village People była tworzona przez gejów. Urodziła się ona właściwie z gejowskiej kultury, powstała w gejowskim świecie. Korzystała bardzo, bo pamiętamy, że oni byli zawsze przebrani, prawda? Mieliśmy żołnierza, mieliśmy policjanta, mieliśmy Indianina, mieliśmy robotnika, mieliśmy skórzaka. A przecież to wszystko to jest właściwie bawienie się koncepcją machizmu, bawienie się machizmem, ale też fantazjami seksualnymi gejowskiego świata. I kiedy wsłuchacie się w słowa, a bardzo wam polecam wsłuchanie się w słowa tego utworu, myślę, że mało kto się w nie wsłuchuje, to szybko się zorientujecie, że jest to utwór o tym, że właściwie utwór mający podnieść na duchu młodych mężczyzn, młodych gejów przybywających do dużych miast,
którzy nie mają pieniędzy, którzy nie wiedzą, co ze sobą zrobić, którzy nie mają gdzie się podziać. The Village People śpiewają porzuć swoje smutki, porzuć swoje problemy, podnieść się z ziemi, głowa do góry. Jest takie miejsce, nazywa się ono YMCA, do którego możesz przyjść i w których jest mnóstwo fantastycznych chłopaków, cudowne męskie towarzystwo i tam możesz odżyć, tam możesz żyć, tam możesz się bawić, tam możesz w końcu poczuć po prostu vibe wielkiego miasta. Właściwie ten utwór moim zdaniem najcudowniej oddaje tę atmosferę tamtego czasu. Też właściwie można powiedzieć przełomu wieków, chociaż utwór naturalnie jest z końca lat 70. Bo on rzeczywiście opowiada o tym, jaka była wtedy energia i jak wyglądało to życie przybywających do wielkich miast młodych gejów. Polecam wam bardzo włączenie sobie tego utworu i posłuchanie słów, które wyśpiewują panowie z The Village People. Powiedziałem już o tym, że geje przybywają do, i lesbijki też przybywają do dużych miast. I to jest też czas, w którym można powiedzieć, zaczynają leciutko właśnie kiełkować, tworzyć się pewne właściwie rewiry miast, do których szczególnie chętnie osoby LGBT się przeprowadzają. Bo wiadomo, że społeczność, która ma podobne zainteresowania, którą coś łączy, w tym przypadku tożsamość psychoseksualna, jakby chce być razem, chce żyć w kupie. To dotyczy wszelkiego rodzaju mniejszości. I tak też było w przypadku osób LGBT, w związku z tym zaczynają się tworzyć w miastach takie miejsca, które my dzisiaj znamy jako gejowskie dzielnice. Wspomniana Greenwich Village, prawda, w Nowym Jorku, to jest Boys Town w Chicago, to jest w końcu Castro w San Francisco, w Waszyngtonie to jest Lafayette Park, czy Lafayette Park Square, miejsce właściwie cruisingowe. Więc wytwarzają się w tych miastach też właściwie takie zaczątki, można powiedzieć, czegoś, co my dzisiaj za gejowskie dzielnice uznajemy. To, co jest ciekawe, co się wtedy dzieje, to to, że społeczność LGBT zaczyna się dzielić też wtedy na różne podgrupy, ponieważ ta społeczność staje się tak duża i tak znacząca, że właściwie może zacząć się na te podgrupy dzielić. To są bardzo różne podgrupy, zwykle na przykład związane z upodobaniami seksualnymi, prawda? Związane z fetyszami, prawda? W jednym parku, w Battery Park, na samym dole Manhattanu na przykład spotykają się wielbiciele marynarzy, prawda? W jednym z parków na Brooklynie spotykają się tak zwane zwykłe chłopaki. Ta odważniejsza część naszej społeczności wówczas, czyli kolorowe ptaki, mężczyźni, którzy przebrani są bardzo często ubrani w kobiece ciuchy czy też z makijażem, spotykają się na Bronxie. Krótko mówiąc, ta społeczność, która się tworzy wówczas w amerykańskich miastach, zaczyna właściwie wytwarzać te rozmaite segmenty społeczności LGBT+, które my dzisiaj znamy. A to, co jest jeszcze ważne, o tym chcę wam powiedzieć, to to, że wówczas zaczyna się wytwarzać też język, socjolekt, powiedzielibyśmy fachowo. To znaczy tajny język, który jest zrozumiały tylko i wyłącznie dla społeczności, której dotyczy. I tak jest wówczas również w społeczności gejowskiej wielkich miast. To znaczy pojawia się słownictwo, pojawia się też język, który złożony jest z gestów, który jest czytelny dla innych gejów, ale jest nieczytelny zupełnie, niezrozumiały dla osób spoza tej społeczności. A wtedy też między innymi wytwarza się tak zwany kod chusteczkowy. To znaczy od koloru takiej chustki z materiału, od jej koloru i od tego, gdzie ona została włożona, do której kieszeni, z której strony, od tego wszystkiego właściwie zależało, można powiedzieć, to, co ta osoba chciała innym powiedzieć. Czy ktoś jest zainteresowany właśnie na przykład skórzakami albo ma inny fetysz, czy ktoś jest
pasywny, czy ktoś jest aktywny na przykład w seksie i tak dalej, i tak dalej. Stworzono, krótko mówiąc, cały właściwie bardzo mocno rozbudowany system tajnych, jak powiedziałem, kodów, które zaczynają funkcjonować w społeczności LGBT i które funkcjonują w tejże społeczności do dzisiaj. W tychże latach 20., jesteśmy na początku XX wieku, zaczyna się także coś, co moglibyśmy nazwać kolonizacją knajp. No bo mamy społeczność, która rośnie, a ta społeczność chce się gdzieś spotykać. I ustaliliśmy to już, że pocztą pantoflową przekazywana jest informacja o tym, gdzie można spotkać, prawda, innych gejów, gdzie można spotkać inne lesbijki, gdzie są tak zwane pikiety. Pikieta to jest w języku gejowskim miejsce, w którym można spotkać innych gejów. Bardzo często to były określone kawałki ulic, to były bardzo często parki, to były potem szalety na przykład publiczne, o których wiedziano, że tam można spotkać również drugiego geja, prawda? Ale to jest ten czas, w którym również właściwie następuje ta kolonizacja knajp, czyli pojawiają się takie adresy na mapie miast, o których wiadomo, że można tam pójść i jest w miarę bezpiecznie. W miarę, dlatego że nigdy oczywiście do końca bezpiecznie nie było, o czym powiem w kolejnym wykładzie, ale że są takie miejsca, do których możemy pójść, w których możemy się czuć w miarę swobodnie, w których możemy poznać ludzi jak my i w których też obsługa, która tam pracuje, nie będzie na nas patrzyła, prawda, z podełba, nie będzie tam jakiejś homofobii czy dyskryminacji. I właśnie lata 20. wieku są tym czasem, w którym społeczność LGBT zaczyna kolonizować te knajpy. Trzeba o tym powiedzieć, powiem o tym w następnym wykładzie trochę więcej, że nie bez znaczenia jest tutaj prohibicja, która zostaje wprowadzona w Stanach Zjednoczonych w roku 1919, jest wprowadzona na 14 lat do roku 1933 i ta prohibicja ma też dość znaczący wpływ na rozwój, a potem właściwie trochę zahamowanie rozwoju gejowskich knajp, chociażby w Nowym Jorku, ale o tym powiem w następnym wykładzie. To, czym chcę zakończyć ten dzisiejszy pierwszy wykład, to właściwie takie podsumowanie, którym właściwie chciałem podkreślić to, że ten przełom XIX i początku XX wieku jest tym czasem, w którym zaczyna się powoli kształtować społeczność LGBT w największych ośrodkach miejskich w Stanach Zjednoczonych. Wytwarzany jest pewien kod, wytwarzany jest język, krótko mówiąc, wytwarzana jest pewna kultura, między innymi też kultura drag queens, o której powiem później. Tworzą się pierwsze miejsca, w których można się spotykać. Czyli mamy zaczątek społeczności. Ale to, co jest właściwie najbardziej ciekawe i fascynujące w bardzo podzielonej klasowo i rasowo Ameryce, że zaczyna się tworzyć na początku XX wieku społeczność, która jest niezwykle zróżnicowana. Oto właściwie po raz pierwszy zaczynają się spotykać w jednym miejscu ludzie o różnym kolorze skóry, ludzie o różnym statusie społecznym, o różnym statusie materialnym, różnych wyznań. To jest niezwykle ciekawe i chciałam zwrócić waszą uwagę na ten aspekt początku społeczności LGBT, która wydaje się być bardzo demokratyczna, bardzo wielobarwna, co jest, wydaje się, szczególnie ważne, no właśnie w kontekście takich bardzo ostrych, bardzo mocnych podziałów, między innymi rasowych, w Stanach Zjednoczonych. Tak więc mniej więcej wyglądał początek tworzenia się społeczności LGBT w Ameryce, a co działo się potem w latach jeszcze 20. i 30. do II wojny światowej, opowiem wam podczas kolejnego wykładu w ramach Uniwersytetu Stonewall. Do zobaczenia.